Święta, święta i piłka klubowa wróciła. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacob, a przed wami kolejny materiał na moim kanale. Mam nadzieję, że święta minęły wam niesamowicie dobrze, że wszystkim zdrowie dopisało, że uśmiech na twarzy był i możemy ruszać w ten okres przedsylwestrowy. Rok się kończy, no i EA postanowiło dać opcję zrobienia sobie jakiegoś tam prezentu, dlatego jak pewnie widzicie na moim koncie obecnie jest 3000 fapońców, więc domyślacie się, gdzie ten odcinek zmierza. Ale nie tylko to dzisiaj zrobimy, gdyż mój skład obecnie wymaga troszeczkę podreperowania, czy to na pozycjach środkowego pomocnika w moim zespole, czy też na ławce w ogóle, żeby potrzebuję kogokolwiek jeszcze. No ale i właśnie z tym przychodzą nam paczki, bo oprócz paczki za 500 000 końców, największej paczki, jaka kiedykolwiek pojawiła się w FIFA, zrobimy jeszcze podwójną rozbudowę 85 oraz bohatera podstawowego bądź mistrzostw świata 86 plus do wyboru. Zanim jednak tam przejdziemy, otwórzmy sobie małą paczuszkę, moi drodzy, którą tu dostałem od jej. Nie wiem, jak ona będzie wyglądała, więc być może będzie to ciekawe. A akurat może ktoś aha, myślałem, że nie wiem, coś się otworzy? Nie? No dostałem środkowego pomocnika. Ładnie ta karta wygląda, natomiast no jakby to powiedzieć, do składu tak mi średnio pasuje. No ale mówię, ładnie wygląda, więc możemy ją sobie dać tutaj na ławkę rezerwowych. Moi drodzy, oczywiście zachęcam was też do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji kanału, a my zmierzamy do zrobienia naszej pierwszej paczuszki dzisiaj, czyli podwójnej rozbudowy 85+, żeby wszystko rozkręcić. Mamy skład 84 do zrobienia i 86 minimum jednego. No i całkiem dobrze to poszło, parę 80 trójek, nawet więcej niż myślałem, że tutaj zostanie wykorzystanych, więc rozkręćmy to, zobaczmy co tu się stanie. Oczywiście bierzemy to wszystko na tapet, no i 85+ rozbudowa. Zobaczmy w takim razie, moi drodzy. A, paczkę tam trzeba dojść, oczywiście, jeszcze później otworzymy sobie paczkę za oczywiście 500 000, żeby mieć kim zrobić dalej SBC. Dobra, ale najpierw 85+, może już tutaj nam się coś poszczęści. Czy to nawet nie jest walkout, czy to nawet nie jest walkout? O nie, no jest to walkout. 87, no dobra, wymiana 87, zależy się jaka będzie jedna paczka. Raczej ten, 87-85. No dobra, mogło być lepiej, ale nie jest źle. Na pewno się przyda nam do SBC. Nie czuję, gdy rymuje. Dobra, w takim razie zmierzamy oczywiście do paczki za, uwaga, 500 000 monet. Ale zanim to, jeszcze szybkie przewidywania tego, co wydarzy się w Premier League w najbliższych meczach. A przewidywania oczywiście na kuponiku, moi drodzy, który jest złożony na BetClicku. Jeżeli jeszcze nie macie tam konta, macie 18 lat, to serdecznie zachęcam was do założenia go z kodem Jacob, bo właśnie wtedy macie freebet do 200 zł w przypadku przegrania waszego pierwszego zakładu, czyli mega naprawdę fajna sprawa. No ale co dokładnie znajduje się na moim kuponie? 3 mecze właśnie z Premier League, tam czuję się najlepiej i najfajniej mi się to wszystko ogląda. Skupiłem się na West Ham kontra Brentford, oba zespoły strzelą bramkę, tak? No i ten sam zakład tak naprawdę zastosowałem do kolejnych dwóch meczów, które tutaj przedstawiłem. Wolverhampton kontra United. Uważam, że United wygra to spotkanie, ale Wolves coś strzeli, bo no ostatnio ich wygrana mogła dość mocno ich podbudować. No i mamy też Brighton-Arsenal. Brighton u siebie w domu jest naprawdę mocne. I to nie będzie prosta przeprawa dla Arsenalu. Nawet uważam, że można pokusić się tutaj o remis 1-1, ale najważniejsze dla mnie, uważam, że oba zespoły strzelą bramkę. Nawet jeżeli Arsenal to wygra, to Brighton ukąsi. Brighton. Kursik 5,47 uważam, że całkiem fajny. No a jeszcze raz zachęcam was do tego, że jeżeli nie macie konta, a macie 18 lat, to załóżcie go z kodem Jacob, będzie mi bardzo miło. No a poza tym też przypominam, moi drodzy, że obstawianie to powinna być zabawa, a nigdy sposób na zarobek. I grajcie odpowiedzialnie, zawsze. No dobra, a teraz wracamy do paczki za 500 000. 500 000 albo 3000 fapońców. Dobra, moi drodzy, oprócz 105 rzadkich zawodników, w tym 5 od ocenie 85+, zawiera również jednego bohatera fut o ocenie 87+. Wszystkie karty są niewymienne i uwaga, uwaga, ruszamy. Nie ma co zwlekać, będzie dużo przeglądania, więc zaczynamy. Oczywiście dzięki temu, moim zdaniem, dzięki tej paczce w ogóle zbudujemy. Okej, no karta Hero jest, spodziewaliśmy. Wow, Marquez, 88. No ja na obronie, znaczy nie jest niby aż taki zły, 74, aczkolwiek no nie uważam, że jest jakoś wyjątkowy. A poza tym, kurczę, no zobaczmy, na spokojnie. Okej, ale oprócz Marqueza mamy Casemiro, Oblaka, Modricza, Kroos, Ter Stegen, no to są wszystko walkouty, no sporo tu jest kart dobrych. Aczkolwiek jest też wiele, których nam po prostu... Czy to było warte... Ile to było warte? 100 zł ponad? No, ponad 100 zł. I tak i nie, 44 duplikaty. Jeszcze jest ciąg. No, zapomniałem, że oni są niewymienni, więc no, można było się tego spodziewać. Mam też Müllera. Müller to jest najwyższa karta. Okej, nie dość, że go trafiliśmy przed chwilą, to jeszcze teraz. Reszta tak naprawdę oprócz Müllera jest moim zdaniem do wyrzucenia, niestety. Jedyne co zrobię, to teraz ich sobie pozamieniam, bo paru z nich być może jest u mnie... No właśnie, mogę
wyrzucić oczywiście za pieniądze, no to zróbmy to. Teraz tak patrzę, Chong ma 99 strzelania. Wow, what? No tego się nie spodziewałem. Reszta oczywiście na szybką sprzedaż albo do klubu, więc bierzemy, sprzedajemy. Müllera sobie zostawimy, bo oczywiście wykorzystamy go zaraz w SBC, do którego właśnie zmierzamy. Zawodnicy 84 plus 283 bierzemy, skład 84 jest, wymieniamy. Oczywiście go już tutaj zrobiliśmy i teraz tej 86 wykorzystamy sobie pana Müllera. No i proszę bardzo, Müller wykorzystywany razem z innymi, niektórymi, których trafiliśmy też w tej paczce, o której wcześniej mówiliśmy. Moim zdaniem można było tam lepsze rzeczy trafić, dajcie znać co wy trafiliście oczywiście w tej paczce za 500 000, o ile ją otwieraliście. Nie wiem, czy bym specjalnie to polecał, no ale warto spróbować. No i teraz mamy player picka do wyboru, proszę bardzo. Jeden z dwóch bohaterów, no i oczywiście Müllera sobie zabieramy i sprawdźmy w takim razie, jakie player picki dzisiaj nam się tutaj trafią. Uwaga, zanim... ale czekajcie. To jest dobre trafienie moim zdaniem. No, Dudka z całym szacunkiem i tak jak szanuję, to nie będzie wybierać, ale Alovayran, mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko, wydaje się być drogim zawodnikiem. Ale aż 600 000 drogim, no tego się nie spodziewałem absolutnie. Fantastycznie, moi drodzy. Wow, to jest ogromne szczęście. Gdzieś go oczywiście zmieścimy w naszym składzie, jak najbardziej. Ale trafia on do mnie w wersji Mistrzostw Świata. Wcześniej, przypominam, miałem go w wersji Hero, której go też trafiłem tak naprawdę w zwykłej paczce. Więc może niekoniecznie. Pomocnik to on, no nie jest środkowym pomocnikiem, ale... kim jest? I tak to zrobimy prawdopodobnie. Dalglisza sobie damy tutaj. O, już mamy ławkę uzupełnioną. Tutaj wrzucimy naszego nowego bohatera Mistrzostw Świata. Zmienimy mu na pozycję N. Tutaj zmienimy Müllerowi na pozycję SN, bo możemy tak zrobić. Oczywiście w formacji później się to ich zmieni pozycjami, no bo nie wyobrażam sobie, żeby to Müller nie grał na ataku. No ale wygląda to fantastycznie. Ależ to będzie grane. Piękna sprawa, oczywiście. Musimy jeszcze załatwić sobie dwóch środkowych pomocników. Mamy na to 176 000 monet, więc zaraz sobie to oczywiście wykorzystamy. Fenomenalne trafienie, naprawdę. Wykorzystajmy też SBC jeszcze. Co tutaj ciekawego się nam trafi? Raczej niewiele. No właśnie, po raz pierwszy. No i jeszcze jedna paczuszka, oczywiście to jest za to SBC 86. Tu coś lepszego może być? Raczej też nie. Może coś 74? Nie. Rashford, a Rashfordzik powinien mieć lepszą ocenę. No nie czarujmy się, to co oni mu zrobili w tej FIFA, to jest morderstwo na tej karcie. No ale jest jak jest. Egzekutora wrzucamy sobie na naszego Alovayrana i ruszamy na poszukiwania. 177 000. Ja wiem, że to nie jest oczywisty wybór, ale słuchajcie, idę szukać Roy Keane'a, który... no, jest mi bliski sercu, jeżeli chodzi o United. Grał dla mnie wcześniej, grało mi się nim naprawdę, naprawdę dobrze. Wielu pewnie nie docenia tej ikony i jest warty tylko 77 000. Więc idealnie wpasowuje się w mój budżet. Zostaje mi 100 000 na jeszcze jednego zawodnika. No i poza tym, mieć tutaj tyle ikon w składzie nie jest to najgorsze, prawda? No dobra, jeszcze jedna ikona. Albo właśnie jakiś zawodnik do 100 000. Kogo mógłbym tu załatwić? Mam taki jeden pomysł, ale wiem, że będzie on strasznie kosztowny. Nazywa się Casemiro, do którego brakuje mi w tym momencie jakieś 70 000 monet. No ale mieć go w składzie muszę. Spróbujmy. Właśnie się okazało, że ja wcześniej miałem Roy Keane'a. Okazało się, że nie sprzedał mi się, ja tego nie zauważyłem. On był z samego tyłu, więc fajnie, zapłaciłem więcej za Keane'a, którego mogłem mieć. Okej. No to po prostu szybko go sprzedamy i sobie kupimy Casemiro. A w międzyczasie, czekając jeszcze na oczywiście sprzedanie tych zawodników, bo to może potrwać dłużej niż myślałem, postanowiłem wypróbować te player picki 75+. Oczywiście budujemy tutaj na szybciutko. Mamy już 9 gotowych, zostały tylko tak naprawdę do zrobienia 1. Tak, żeby było 10, nie? Tak to zrobimy na szybko i przetestujemy z tych 10, czy uda nam się coś ciekawego trafić. No dobra, powinno być, jest ok, proszę bardzo. No i... Robimy to, zobaczmy. Mamy 10 przygotowanych, tak jak mówiłem, więc lecimy. Pierwszy player pick. Okej. Bierzemy oczywiście zawsze tych, których nie mamy, albo najwyższą ocenę, no bo tak będzie najlepiej. Lemar 83. No, widywałem lepsze player pick, ale to jest tylko 75+, więc nie ma też co oczekiwać jakichś niesamowitych oczywiście tutaj wyborów. Dajcie mi, moi drodzy, znać, o, 84, co wy trafiliście w tej parce Hero bądź Hero World Cup, no bo uważam, że ona jest całkiem dobrze wyceniona, że dwa składy, 84-86, można naprawdę coś dobrego trafić, o ile nie będą to dwa dudki, tak jak w moim, znaczy jeden dudek w moim wypadku, a drugi, no, trzeba powiedzieć, fenomenalne trafienie. Tutaj te 75
nie wyglądają jakoś fenomenalnie, chociaż 2,80, 3,84 są. Czy wyskoczymy ponad 84? Na sam koniec. Jakaś karta specjalna. 85, no i proszę bardzo. No i nagle nie zrobiło się aż tak źle, patrząc na to, że musieliśmy za to oddać praktycznie nic nie warte karty. No dobra, bierzemy ich oczywiście do klubu wszystkich. Czy ktoś się sprzedał? Nie wygląda tak. Niestety i dopóki nam się nie sprzedadzą, ja nie kupię Casemiro, no i do wtedy też już daję dobrą cenę na to, 74, kupcie ktoś. To wracamy za chwilę. Sprzedał się, tylko nie ten co trzeba, nadal czekamy na Kina, bo bez niego, znaczy zacznę coś tam sprzedawać, może akurat coś uzbieram. Okej, nie udało się Kina sprzedać, ale udało mi się troszkę jednorazowych zmian pozycji posprzedawać i dzięki temu na Casemiro nas stać. 163 około jest, mamy kogoś takiego, kupujemy, no i nie wiem, no dobiegło końca. Okej, mamy Casemiro, teraz się udało, 165 tysięcy, ale wygląda fantastycznie i już go wrzucamy do składu. No i muszę powiedzieć, wygląda to dumnie. Wygląda to dumnie, ale jak będzie się spisywało w meczu, zobaczymy. Oczywiście, moi drodzy, zagramy sobie w kwalifikacjach do FUT Champions, żeby ten poziom był jak najfajniejszy. Zobaczmy, taktyka cała już ustawiona, jestem gotowy, żeby przetestować nasze trafienia. Zawsze mi się podoba, jeżeli uda się w odcinku trafić zawodnika, który faktycznie wchodzi do zespołu. No a jest właśnie tak z naszą ikoną, znaczy nie ikoną, tylko bohaterem Mistrzostw Świata. Będzie biegał, to na pewno, o ile się połączymy z przeciwnikiem. Jest, mamy, dobra, zobaczmy jego składzik. Czy będzie miał tak mocny jak my? Nie wiem, ale wątpię. Lloris, no nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. To będzie, moi drodzy, miła rozgrywka. O, Gerd Müller, to musi być uderzenie i to musi być bramka na 1-0. No, nie rozkręciliśmy się jeszcze za bardzo, a tu już brameczka pada. Ale jest teraz podanie do Gerda Müllera. Gerd Müller i broni to Lloris, przestań. Ależ teraz podanie do Eusebio. Od Gerda Müllera, ten tutaj i Oliveiran, tak powinienem chyba to powiedzieć. Wybaczcie, pewnie jakoś niszczę jego nazwisko, natomiast jest to gwiazda Arabii Saudyjskiej. No biegniemy, kolejna akcja, druga połowa, tu się nic nie zmienia, moi drodzy. Gerd Müller, 3-0, czy to, ja chciałem jeszcze Chonga przetestować, no bo oczywiście w takiej właśnie 70 albo 65 minucie idealnie za Gerda Müllera mógłby wejść, bo to jego wykończenie może być całkiem niezłe. Więc chyba nam się jeszcze to uda przetestować, bo przeciwnik nie rezygnuje, chyba że teraz zrezygnuje. Tak, zrezygnował. Więc jeszcze jeden meczyk, trzeba to przetestować. Lads on tour, okej, zobaczmy, jakiś Polak czyżby. Polak Rodak, Araujo Van Dijk, no i to jest konkretny składzik, to jest konkretny składzik. Podoba mi się on. Zobaczmy w takim razie, jak sobie poradzi. Ta sama zasada. W połowie wprowadzamy Chonga, bo chcę zobaczyć, jak tego 99 strzałów się prezentuje. Ale teraz czekajcie, bo mamy nasz... Oj, Araujo dobrze wrócił. Przestrzeliłem. To była moja wina. To jest moja wina. Absolutnie moja wina. Nie wiem dlaczego, w jakiś sposób chciałem go zaatakować. No i ten jeden nieudany atak sprawił, że otworzyła się cała moja... Tutaj, dokładnie to. Aj, Tomorim źle strasznie to zrobiłem. No i co? No i mamy w tym momencie 1-0. Dobrze, dzieje się. Ale skurde! Tak się zamknąłem na chwilę tutaj. Ładnie to zrobił, przełożył sobie piłkę. Myślałem, że Tomori jednak uda się mu lepiej zatrzymać. Mamy 2-0. Ofensywnie z jednej i z drugiej strony. Ofensywnie z jednej i z drugiej strony, ale to powinienem jakoś... móc zatrzymać. Troszkę też ofensywnie wyszedłem, no i tak to potem się kończy. Ale spokojnie, to dopiero 2-0. No nie, już 3-0. Myślałem, że jednak Petty lepiej to wybije. No dobra, no to teraz już musimy... Dużo jest takiej niedokładności z mojej strony. No i potem tak to się niestety kończy. O, i właśnie teraz się przydała prędkość naszego nowego bohatera. I to musi być bramka. I to jest bramka na 1-3. Dobra kontra, pięknie to teraz wyszło. Van Dijk jest zgubiony i mamy jedną bramkę kontaktową. Okej. Lecimy z drugą. Tak jest! Tak jest! I mamy 2-3 w 46 tak naprawdę minucie. Oliveiran na razie jest tu kluczowym do tego, żeby mieć szansę coś tutaj. Jeszcze Müller zagra, ale tego albo wiecie co, powiedziałem. Chong wchodzi. Jestem ciekawy, jak zagra. Aha, oczywiście, dobra. Oczywiście tego Chonga w końcu tu nie wrzuciłem, nie? Fenomenalnie, no to sobie sprawdziłem. No nic, to musimy tym składem zakończyć. No nie, tak się dać zrobić, czemu? Tak bezsensowne niektóre ataki z mojej strony. No i mamy 2-4. Dobra, musimy kogoś tutaj wprowadzić. Niech będzie Antony, pójdzie na skrzydło, a Eusebio pójdzie na
A tak, coś czuję, że to może być ten dobry wybór. No, Casemiro, Casemiro, tak jest! Ależ tam był blok ze strony Van Dijk'a, ale Casemiro wszedł i wykończył tę piłkę. Zobaczmy, no idealnie się to ułożyło tutaj. Alisson też nie był aż tak daleko, ale mamy 4-3, tu walka jeszcze się nie skończyła. Pięknie. Jeszcze, no, wybijamy to, panowie! Nie, nie, nie! Wow, wow! No to wybicie było dobre teraz. Dobre wybicie. Okej. No i tak oto kończy to spotkanie. Muszę przyznać, że ten Araujo był świetny. Araujo był świetny. Wiele błędów z mojej strony też chyba po tym troszeczkę niegraniu FIFA moje umiejętności się zastały. No ale tak bywa. Tak czy inaczej, gra bardzo dobra, meczek bardzo fajny, do oglądania na pewno dobry, no i zasłużone zwycięstwo mojego przeciwnika, bo mimo wszystko to ja popełniłem tych błędów o wiele więcej, on wykorzystał to, co miał, no i pięknie to wykończył. Jednak muszę powiedzieć, cały odcineczek naprawdę dobrze się zakończył, bo nie dość, zrobiłem swój naprawdę środek pola, który uważam, że jest świetny, to jeszcze ten atak został bardzo mocno wzmocniony, bez dwóch zdań. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się, cześć i na razie.